Nie ma koalicji rządowej. Dzisiaj w studiu pojawiały się komentarze o tym, że nie ma już także Andrzeja Lepera i że to początek końca Andrzeja Lepera, ale Andrzej Leper jest w Sejmie obok Brygidy Grysiak, z którą się teraz łączymy. Brygido? Witam ponownie, witam panie premierze, jeszcze panie premierze. Jeszcze panie premierze, o 11 udaję się do pałacu. My potrafimy się zachować w odróżnieniu od innych i pójdę do pałacu odebrać odwołanie, dlatego że ja swoje obowiązki jako ministra rolnictwa wykonałem dobrze. Informuję państwa jeszcze o jednym dzisiaj, że wczoraj otrzymałem zgodę jeszcze na koniec Unii Europejskiej na sprzedaż zapasów Unii Europejskiej 200 tysięcy ton dobrej pszenicy na chleb. Także chleb nie musi drożyć. Panie premierze, czuje się pan dzisiaj wykorzystany, przegrany? Wykorzystany. Ja od dłuższego czasu mówiłem, że ta współpraca nie układa się najlepiej. I to, co wczoraj pan premier powiedział, to odkrył swoją prawdziwą twarz. Ja tych, którzy się poczuli urażeni moją reakcją natychmiastową, że powiedziałem, że to chamstwo, jeszcze raz chamstwo, mogę tylko przeprosić, że to był odruch taki emocjonalny. Natomiast w odróżnieniu od premiera, który nieemocjonalnie mówił, bo on przygotował się do tego, powiedział to z premedytacją, z wyrafinowaniem, że warchoły, to znaczy, że ci wszyscy, którzy głosowaliście na mnie i którzy nie zgadzacie się z linią pana premiera Kaczyńskiego i PiS-u, jesteście warchołami, proszę państwa, dla nich, bo wszyscy muszą służyć, chodzić na kolanach i robić to, co chce PiS, to wtedy warchołami nie jesteście. Także to jest aż przykre po prostu patrzeć na to wszystko, na to, co dzisiaj robiono z posłami naszymi, z posłankami, z posłami. Chodzenie do rana z kartkami, przygotowany tekst rezygnacji z samoobrony, no utwierdzili naszych działaczy, chociaż słowa nie mogę dać, powiedziałem to szczerze na klubie, że ja nie powiem do mediów żadnych, że już nikt nie wyjdzie z klubu, bo może taki przypadek być, ale klub się skonsolidował. Nasi działacze, nasi posłowie zrozumieli, że z nimi nie można się na nic umówić. Z nimi umowy od początku nasze, które były, też i te personalne, proszę państwa, nie kryjemy tego, te tak zwane erki, nie dotrzymali prawie żadnego słowa, żadnego. Trzeba było prosić, zabiegać, na kolanach kogoś jeszcze, a co do programu już, co do budżetu, to w ogóle umowy żadnej nie ma, żadnej. Panie premierze, Józef Cepil mówił 20 minut temu na naszej antenie, że ma już 12 posłów, a w ciągu najbliższych kilku godzin chce skompletować 15, żeby założyć swój klub. No dobrze, jakby pani go zaprosiła za parę godzin i żeby wytłumaczył się z tego, jak te słowa jego mają się do prawdy i żeby rozliczył się z tego, bo poseł Bestry 2 dni temu powiedział, że o 13:30 konferencję prasową robi, to dokładnie słyszałem, i na konferencji prasowej ogłosi powstanie klubu nowego, bo 15, a może kilkudziesięciu samoobrony już ma. No tak mają, jak mają, proszę państwa. No przecież to, co się dzieje w Sejmie teraz, to świadczy o tym, że polityka nasza schodzi nie na manowce już, ale to sięga bruku całkowicie, żeby posłowie, którzy składali przysięgę tu w Sejmie, na konstytucję przysięgali, żeby oni dzisiaj posuwali się do tego, że obiecali stanowiska wicepremiera, ministra, co tylko chcesz, dla rodziny, dla ciebie, masz problemy jakieś z wymiarem sprawiedliwości, to nie martw się, my mamy ministra sprawiedliwości, my to tak załatwimy, że na pewno nie będziesz miał problemów. Tak, na to są świadkowie posłowie. No proszę państwa, to co się dzieje w kraju, to zakrawa na zamach stanu. PiS robi zamach stanu na państwo prawa, państwo, które jest w centrum Europy. Państwo, które jest w Unii Europejskiej, państwo, które jest w NATO, i dzisiaj, żeby tylko mieć większość, to mówi się, że nawet posłom, którzy jakiś konflikt mają z prawem, my ci to załatwimy. No o czym to świadczy? Kto z panem zostaje, panie premierze? Wszyscy zostają, którzy są tutaj. Posłowie zadeklarowali jednoznacznie, że zostają. Pani poseł Olejnik na wózku inwalidzkim. Do Renata Beger? Potrafią przychodzić, ale tutaj skończę. Do niej potrafią przychodzić i mówić to, żeby tylko do nich przeszła. No przecież kobiecie łzy stają w oczach, że jak można w ogóle coś takiego robić. Renata Beger, wczoraj wielki szum, Renata Beger odchodzi z samoobrony. Dzisiaj pani poseł przyszła rano i mówi, że absolutnie ona nikomu nie mówiła, że ona odchodzi z samoobrony i nie ma zamiaru odchodzić z samoobrony. No przecież to jest tylko gra, tylko
jakaś taka perfidna gra prowadzona w tym kierunku, że jak się powie, że Begier odchodzi, a to może Łączny się zdecyduje. Jak się powie, że Łączny, to może Grabczan się zdecyduje. Jak Grabczan, to może Grzesik się zdecyduje jeszcze. No i takie zagrywki. No proszę Państwa, to jest nienormalny Sejm. Tu jedyne wyjście, to naprawdę my jesteśmy zdecydowani i to mówię przed kamerą, ci posłowie, którzy zostaną z nami, będą w następnym Sejmie, bo będą na takich miejscach, że wejdą. Chyba, że ktoś nie wejdzie z pierwszego miejsca, ale będą ci posłowie. Natomiast reszta przegra. Ja mówię odpowiedzialnie i to jest nagrane teraz. Oni zostaną ze mną. Natomiast PiS tych wszystkich oszuka. Niech dokładnie wiedzą, że będą oszukani. Panie premierze, powiedział pan, że przeprasza wszystkich tych, którzy poczuli się urażeni tym 3 razy chamstwo, a Jarosława Kaczyńskiego pan też przeprasza albo przeprosi? To było chamstwem. To było, ja myślę, że to powinno być odwrotnie. Mnie już nieraz stać było na słowo przepraszam, ale z ust innych ja takiego słowa nie usłyszałem. Jestem ułomnym człowiekiem jak każdy, mogę popełnić błąd, ale potrafię się zachować. Niech się inni zachowają też tak, bo ja powtarzam, ja powiedziałem to w takiej chwili emocji, odreagowałem na to, że ktoś nazywa miliony ludzi głosujących na mnie i na inne partie warchołami. Warchołami. Warchołami nazywano ludzi za komuny. To było Radą słynny, gdzie wtedy protesty w całej Polsce były, że warchoły wyszły protestować przeciwko władzy ludowej. No, te czasy pan Kaczyński pamięta lepiej niż ja, bo jest trochę starszy ode mnie i może mu to zostało w pamięci. Warchoły nazywa się tych, którzy protestują przeciw dyktaturze. A dzisiaj, jak ktoś nie wie, co to jest dyktatura i chęć rządzenia samemu, to widzi, co to jest. To widzi, co to jest za wszelką cenę. Po trupach, a być większością i rządzić sami. Jak Andrzej Leper będzie teraz rządził? Jaki ma pomysł na opozycję? Co będzie robił? Będzie robił to samo, bronił programu. Dla mnie ważniejszy jest program. Ważniejsi są emeryci, renciści, służba zdrowia, na którą będzie mniej pieniędzy w przyszłym roku, żeby to wszyscy wiedzieli dokładnie. Pielęgniarki nie dostaniecie 30% netto, tylko brutto dostaniecie. Zobaczycie, ile to będzie. Górnicy, reforma w górnictwie jest kataklizmem dla Polski w ogóle. I tak dalej. Emeryci, renciści, waloryzacji od stycznia nie dostaniecie. A pan osobiście, panie premierze? A ja będę realizował nasz program samoobrony. Dla mnie ważniejszy jest program niż stanowiska. Panie premierze, a nie boi się pan, że Jarosław Kaczyński będzie dążył do tego, żeby jednak zmarginalizować samoobronę? Dzisiaj Przemysław Gosiewski mówił w TOG FM, że jest pomysł, żeby zmienić ordynację wyborczą. Tak, żeby zwycięzca w wyborach dostawał ponad 50% mandatów. No to jest pierwszy cios w samoobronę. Nie w samoobronę. Dlaczego? We wszystkie partie, w demokrację w ogóle. Nasza konstytucja mówi, wybory bezpośrednie, równe i proporcjonalne, tak? Gdzie tu jest równość wtedy, kiedy jedna partia, nie wygrywając wyborów, dostaje 20% więcej głosów? Im się marzy wariant grecki, gdzie po dyktaturze tak zastosowano. Berlusconi się śni Kaczyńskiemu, bo Berlusconi ostatnio to we Włoszech wprowadził i wybory przegrał. Zrobił dobrze dla innych, ale tu większości nie zdobędzie, bo w tym Sejmie jest jeszcze taka większość, panie Kaczyński i Gosiewski, która was się nie boi i która was słuchać nie będzie i na kolanach przed wami chodzić dłużej nie będzie. Może pan Giertych przed wami chodzić na kolanach teraz i tak będzie wyższy niż wy. Bardzo dziękuję, panie premierze. Państwo i moim gościem był Andrzej Leper. Jak widać, po tece ministra rolnictwa i wicepremiera nie płacze. Absolutnie. Ja jestem z ludźmi i ludzie są ważniejsi dla mnie niż jakiekolwiek stanowisko. Dziękuję bardzo. Brygida Grysiak z wicepremierem Andrzejem Leperem. To wszystko, żeby, powtarzam, nie mając większości, rządzić tak, jakby się miało większość. Społeczeństwo niestety PiS-u nie obdarzyło takim zaufaniem, żeby mieli 231 posłów. Mają tylko 154 dzisiaj. I niech nie kombinują, bo naprawdę to jest aż brzydkie. Natomiast chciałbym się jeszcze odnieść do jednej sprawy, tych słynnych weksli. Otóż, proszę Państwa, ja po prostu z uśmiechem to mówię, ale to, co wyprawia PiS na czele z marszałkiem Sejmu, który włączył się w to, strasząc mnie prokuratorem, to ja do marszałka się zwracam. Dlaczego pan jeszcze doniesienia do prokuratury na mnie nie zrobił? Niech pan zrobi doniesienie do prokuratury na mnie. Proszę bardzo, bardzo szybko zrobić to. Ja pytam, na jakiej podstawie wydano opinię prawną na temat umowy i weksla, kiedy żaden prawnik tej umowy, którą podpisywali kandydaci na posłów, nie widział.
na jakim prawem odnosi się do konstytucji, jakim prawem mówi się, że umowa zawarta jest między kandydatem, obecnie niektórzy posłami, a partią. Kiedy ta umowa zawarta jest, oświadczam Państwu, między kandydatem a związkiem zawodowym. Co związek zawodowy ma wspólnego z polityką? Że my mamy taki układ, że jesteśmy i związkiem, i partią, to prawem zabronione nie jest przecież. To jest układ może specyficzny, ale zgodny z prawem obowiązującym w Polsce. I niech PiS może najpierw zmienić prawo i zabronić, żeby związek brał udział w czymkolwiek. Natomiast ta umowa jest między związkiem. I za co jest ta kwota? A kwotę dzisiaj Państwu oświadczam, jaka jest. 552 tysiące złotych, dokładnie. To jest policzona stawka miesięczna, uzyskane apanaże i za korzystanie, wiecie Państwo z czego? Z tego pięknego znaczka. Znaczek Samoobrona. Właścicielem znaczka jest Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona. I ten znaczek jest, mamy wyłączność na ten znaczek, zarejestrowane, wszystko zgodnie z prawem. I komitet wyborczy, który chciał korzystać z tego znaczka, z loga, zawarł umowę ze związkiem. Zgodnie z prawem wszystko. Prawnicy wszystko to przejrzeli dokładnie. I za korzystanie ze znaczka płaci się, a nie za to, że jest się posłem. Absolutnie nie. Każdy podpisał weksel. I na tym pisze, potwierdzam to pismo, które dostali, na które powołuje się marszałek i inni. Tam pisze tak, proszę Państwa, potwierdzam odbiór weksla in blanco, opatrzonego klauzulą bez protestu, podpisanego przez pana. Nie ma posła czy kandydata, tylko przez pana. Umowa cywilnoprawna. Dębickiego Tadeusza, Pilarza, Bestrego i innych wszystkich jako zabezpieczenie wierzytelności przysługującej Związkowi Zawodowemu Rolnictwa Samoobrona z tytułu pozwolenia na korzystanie ze znaczka, którego właścicielem jest Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona w wyborach 2005, data 25.09.2005 rok, na kwotę 552 tysiące złotych. I proszę Państwa, od jutra będą firmy, które ściągają długi, my nie chcemy korzystać z nich, bo to będzie zgodnie z prawem, bo ktoś powie, że te firmy nadużywają prawa swojego, stosują jakieś tam represje i tak dalej. My nie chcemy tego absolutnie. Zajmą się tym normalnie, legalnie działający komornicy. Sprawy poprzez sądy, ale zajmą się tym, a na niektóre wierzytelności to mamy już zgłoszeń bardzo dużo. Przykładowo pan Bestry ma tyle nagrabione, że bardzo dużo chętnych jest na przejęcie jego majątku bardzo dużego, którym to tak się chwali, samolotem, tu rozruba na lotnisku, na tym, Państwo znacie to jego zachowanie tutaj, jakie było, no bardzo dużo czeka na to. Proszę Państwa, ja jestem człowiekiem ludzkim naprawdę, bo mogłem to zrobić dawno, wiedząc to wszystko, uruchomić weksel na pana posła Misztala, na innych, którzy odeszli. Mogłem to zrobić dawno, ale patrząc na to wszystko, pomyślałem sobie, no po co ludziom krzywdę robić? Natomiast jeżeli już dochodzi do tego dzisiaj, że PiS w taki sposób działa, że obiecuje pieniądze, obiecuje stanowiska, obiecuje miejsca na listach w przyszłych wyborach, my po prostu nie mamy wyjścia. Ja mogę, bo ustalenia mamy, taka uchwała jest naszego związku, że możemy z tej kwoty zrezygnować częściowo, w całości, umorzyć to wszystko i takie wypadki są, gdzie będziemy to stosować, bo ja nie chcę robić krzywdy ludziom, których wiem, że tam w domu aż piszczy po prostu, pomimo tego, że jest posłem, to miał tyle problemów wcześniej finansowych, że to, co dzisiaj ma, to jemu nie pokrywa jego potrzeb w ogóle i ja rodzin nie chcę krzywdzić, ale jeżeli ktoś krzywdzi partię, to ja powiedziałem nieraz, że ja mogę się mylić, ale wahać się nie będę. I ja nie po to obiecałem ludziom, że będziemy dążyć do tego, żeby wdrożyć w życie program partii i powiedziałem, że nawet najlepsi działacze, którzy są kupę lat ze mną, jeżeli popełnią błąd, to będzie ich problem.
I pan poseł Dębicki wie, że to jest jego problem teraz. To jest jego problem. On 14 lat był w samoobronie. 14 lat. Jeżeli dla niego ważniejsze jest, że ktoś mu coś tam załatwi, że ktoś mu obiecał, że jego problemy zginą, niż idea samej partii, no to trudno, proszę państwa. To już trudno. My wyjścia po prostu innego nie mamy. Także kończąc, chcę powiedzieć, proszę państwa, najlepszym rozwiązaniem byłoby poddanie się pod ocenę wyborcom, ogłosić nowy termin wyborów, samo rozwiązanie Sejmu albo podanie się rządu do dymisji, bo nie musi być to, może być podanie się rządu do dymisji, nie powstaje nowy rząd i to jest kwestia 3 tygodni maksymalnie, bo pierwszy okres 2 tygodni musi zachowany być, a później to już idzie przyspieszoną ścieżką i niech pan premier Kaczyński ma na tyle odwagi cywilnej i niech jest premierem honorowym, premierem, który dotrzymuje słowa i powie, że nie. Niestety, szanowni państwo, w przyszłym roku nic się w Polsce nie poprawi. Nie będzie lepiej w służbie zdrowia i nie będzie lepiej emerytom, rencistom, bezrobotnym, nauczycielom, rolnikom. Tylko musimy nadal wykonywać ślepo to, co zostało ustalone wcześniej, kiedy ja... Tak, panie premierze, niech pan powie, kiedy ja byłem ślepym zwolennikiem wejścia do Unii, bo pan był takim w odróżnieniu ode mnie. Ja mu mówiłem do Unii tak, natomiast warunki nie. Na warunkach tych nie zgadzałem się. Natomiast pan premier był ślepym zwolennikiem. I sprawa samego załatwiania spraw, proszę państwa, w tej chwili w resorcie rolnictwa, to też chcę państwu powiedzieć, żeby Polska wiedziała, w resorcie rolnictwa przygotowuje się kwity na Andrzeja Lepera. Minister Kowalczyk z ramienia PiS-u, który pełni obowiązki ministra rolnictwa, polecił dyrektorom wszystkim, no, departamentów, żeby przygotowali, jakie są zaległości w procedurach, w ustawach przygotowywanych. Otóż oświadczam państwu, żadnych zaległości. Gosiewski na posiedzeniu Rady Ministrów oświadczył, że jedynym ministerstwem, które ma załatwione wszystko na czas, jest Ministerstwo Rolnictwa. I tak jest, nawet więcej niż były założenia, przygotowane ustawy, rozporządzenia, akty wykonawcze. U mnie wszystko było robione na czas, a nawet wcześniej niż trzeba. A dzisiaj próbuje się szukać. Pan Gosiewski wczoraj w TVN 24 mówi, że na koniec nie wiedzą, co odpowiedzieć, czy podpisze weksel, czy nie podpisze, bo niech, niech go podpisze pan marszałek Sejmu Marek Jurek, pan Kaczyński może, niech mi podpisze weksel in blanco pod taką umowę, jaką przeczytałem. Ale chcę do tematu wrócić. Nie wiedząc, co powiedzieć, to mówi, że no ale tak, ale minister Leper, kiedy była susza, zboże sprzedawał. No, proszę państwa, my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. I powtarzam, nie ja byłem ślepym zwolennikiem Unii, tylko właśnie PiS był. I pewne zobowiązania mamy. Unia podzieliła swoje zapasy i Polsce przypadło sprzedać 400 tysięcy ton zboża. Musieliśmy wywiązać się z tego, ale na koniec, w ostatnim dniu, kiedy jeszcze zarządzałem resortem, udało się załatwić, że 200 tysięcy ton zapasów Unii możemy teraz po dosyć niskich cenach sprzedać na wewnętrzny rynek. Polska jako jedyny kraj uzyskała taką zgodę. A to świadczy o tym, że moje układy w Unii były dobre. Wypracowałem dobrą opinię na mój temat i resortu. O tym świadczy wczorajsza opinia na stronach onet.pl. Czytaliście państwo na pewno komisji, że Leper to profesjonalista. I dla mnie jest to satysfakcja, że umiałem tam znaleźć wspólny język, pomimo tego, że uważany byłem za eurosceptyka, za człowieka, który jest przeciwny Unii, umiałem wyrobić sobie tam zdanie, że jestem profesjonalistą i również tutaj w kraju pokazałem, że ja jestem z ludźmi i będę z ludźmi. I drodzy państwo, obojętnie co się w Polsce stanie, ja od naszego programu, od bycia z ludźmi nie odejdę. Ważniejsi są dla mnie ludzie niż stanowiska i apanaże. Gdyby było odwrotnie, to trzymałbym się stanowiska. Tego, co zrobiłem, nie żałuję i żałować nie będę, bo uważam, że teraz, kiedy znajdą się może pieniądze na służbę zdrowia inne, byłoby bardzo dobrze i będzie to moim sukcesem. Proszę bardzo, jeżeli są pytania. W jaki sposób wycenialiście ten znaczek swój, bo taki drobny.
Bardzo drogocenny, dlatego że drogocenna jest posada posła i to jest wyliczona dieta, pensja w ciągu 4 lat i od tego odpowiedni procent to tyle właśnie daje. To jak się dory, tak? Tak jest. Panie Przewodniczący, jeszcze jedno pytanie. Czy pani poseł Renata Beger ciągle jest w samoobronie? Bo takiego głosu się pojawiło, że już nie. Proszę Państwa, z tego co ja wiem, żadnego pisma pani poseł nie złożyła. I jest nadal w klubie naszym, chociaż nie będę zdziwiony, kiedy dowiem się, że pani poseł opuściła nas. Naprawdę, ja już nie będę niczym zdziwiony. To powiedziałem zresztą posłom ostatnio, że kto chce wychodzić, proszę bardzo. Tylko musi wiedzieć, że nawet jeżeli to będzie trwać jeszcze 3 lata, to jest ich ostatni pobyt w Sejmie w ogóle, bo ludzi, którzy tak zmieniają partię, z partii do partii przychodzą, to tak się traktuje, jak na to zasługują. Formalnie to nie jest załatwione, to znaczy, że do pana takie pogłoski. Ale pogłoski to wszędzie dochodzą i ja ostatnio nawet widzieliście Państwo w Sejmie nagranie, które było pokazywane później w telewizjach różnych, że pani poseł mnie pytano, panią poseł pytano, pani poseł łzy w oczach, nie wiedziała, co ma zrobić. Ja powiedziałem, nie wiem, decyzja należy do pani poseł. Jak zdecyduje, tak będzie. Czy jeszcze ktoś z nią pójdzie? Do mnie dochodzą głosy, że ma jeszcze kilku za sobą. Jedni mówią, że 5, inni 7, inni 3. Nie wiem po prostu. Wczoraj na konferencji prasowej w Poznaniu pani poseł nie było. To jest znaczące? No dla mnie jest to jakiś fakt taki, który mówi coś, no. Ale jak jest, czy przeżywa jakiś kryzys, depresję, bo to też jest naprawdę... No decyzja niełatwa, jako że dużo lat znam się z panią poseł i jakieś wzajemne zaufanie do siebie mieliśmy. I, no ale mówię, decyzja należy do pani poseł. Chcę pana zapytać o prognozy. Jak pan sądzi, co uda się skonstruować, jeśli chodzi o koalicję w takim stanie rzeczy? Myślę, bardzo ciężko będzie, nawet jeżeli będzie ta większość, to proszę Państwa, co to za większość, kiedy będzie 231? My teraz mieliśmy w koalicji, która była 244 chyba posłów i widzieliście Państwo, kiedy opozycja chciała udowodnić, że nie jesteśmy zorganizowani, wyjmowała karty i nie było 231, a przy takim ścisłym rachunku 231, 233, no to wszystkie głosowania musi premier siedzieć na sali. Wicepremierzy, wszyscy muszą siedzieć na sali, cały rząd. Wszyscy, którzy są jednocześnie i posłami i w rządzie, muszą siedzieć i głosować. Także tutaj już muszą każdy głos liczyć albo dalej chodzić i korumpować posłów. Bo to jest normalne, to co się dzieje, to jest no, korupcja w Sejmie teraz. To jest ta komisja śledcza, która myślę, że powstanie, bo tutaj jest poparcie Platformy i poparcie Sojuszu Lewicy. I to wystarczy, że ta komisja powinna powstać, sprawdzić tą sprawę. Przecież ja mam, to jest te głosy posłów, które są, to co powiedziano im, to jest straszne, co się dzieje. Panie Przewodniczący, czy w związku z tym, że mówił Pan tutaj, że wybory powinny być jeszcze w listopadzie? I kolejny poranek z Andrzejem Lemperem, który komentuje sytuację polityczną, tłumaczy powody usunięcia go ze stanowiska wicepremiera i ministra rolnictwa, uprzedza ewentualne ataki. Jak twierdzi Leper, w Ministerstwie Rolnictwa trwa teraz zbieranie na niego tak zwanych haków. I także były wicepremier powrócił do sprawy tak zwanych weksli. Członkowie samoobrony podpisywali te weksle ze Związkiem Zawodowym Samoobrony. Korzystali ze znaczka samoobrony odchodząc, muszą więc zapłacić ponad 550 tysięcy złotych. To są słowa Andrzeja Lepera. Do tego będziemy tematu jeszcze wracać, a za chwilę w TVN. Samoobrony Andrzej Leper zapowiadał uruchomienie weksli. Polski nie stać. Polaków nie stać na władzę, która kolejne 12 miesięcy, kolejne 24 miesiące zajmować będzie się wyłącznie sama sobą i własnymi problemami. Nie stać Polskę na kolejnych 12 miesięcy kłótni, konfliktów, wzajemnej agresji. Nie stać Polskę na kolejnych 12 miesięcy wzrostu cen. Nie stać Polski na 12 miesięcy kolejnych kompromitacji naszej władzy tu i za granicą. Będziemy kontynuować nasze wysiłki, ale jeśli ktoś sądzi, że się przestraszymy, że nie podejmiemy rzuconej nam rękawicy, ten się myli. Podejmiemy ją i jeszcze raz zwyciężymy.
bo Czwarta Rzeczypospolita musi zwyciężyć. Tak dalej być nie może. Musi być sytuacja ustabilizowana, unormowana w kraju i obojętnie jaka będzie koalicja po wyborach, teraz nie wolno doprowadzać do tego, żeby następował dalszy proces korumpowania Sejmu, posłów. Taśmy ujawniające negocjacje posłów PiS z Renatą Beger. Posłanka w zamian za przejście do PiSu miała dostać stanowisko w Ministerstwie Rolnictwa. Na to jednak miał się nie zgodzić premier. Spotkań na linii Leper-Lipiński było kilka. Na kolejne madam Lipiński tłumaczył Beger, że problemem w przechodzeniu posłów samoobrony do PiSu są weksle. Poseł PiS miał także pomysł, jak ten problem można jednak rozwiązać. Myśmy się dzisiaj zastanawiali nad tym, czy nie uruchomić, bo teoretycznie to nawet można Sejm obciążyć tymi pieniędzmi, gdyby Leper, no teoretycznie jest to możliwe. Mhm. No ale jak no, że Sejm, że komornik jakby może odebrać do czasu jakby skutkowania tej apelacji posłów, mhm. że Sejm by jakby te pieniądze w jakiś, nie wiem jaki prawny, nie jestem prawnikiem, prawny sposób zabezpieczył, ale to finansowo jest, tak, bo myśmy też myśleli o tym, żeby stworzyć jakiś fundusz, mhm. który do czasu, kiedy ta sprawa nie będzie rozstrzygnięta, mógłby, że tak powiem, założyć za tych posłów, gdyby nie daj Boże tam wszedł komornik. Na gorąco w programie Teraz My te negocjacje komentowali Krzysztof Tchórzewski z PiS-u, a także Bronisław Komorowski z Platformy. Według mnie należy zrobić wszystko, żeby te weksle nie szantażowały posłów. Nawet należałoby się zastanowić nad tym, czy by nie stworzyć jakiegoś funduszu, który by posłów przed tego typu szantażem bronił. Nie pamiętam, z kim rozmawiałem. Nie ma to większego znaczenia. Przyjmijmy, że ja to powiedziałem w takim razie. Nie musi pani innych nazwisk to wciągać, bo oczywiście to jest taka metoda, żeby jakby kolejne osoby wciągać do pewnego scenariusza, który ma nas kompromitować, a który w ogóle kompromitujący nie jest. Ale z posłanką Beger rozmawiał także inny poseł PiS, Wojciech Mojzesowicz, i to też zostało nagrane i ujawnione. Przekonywał on Beger, że z ewentualnym objęciem stanowisk trzeba trochę poczekać. Jakby najbardziej uderzyć w was, jakby na przykład od razu wejście i stołek, to trzeba chociaż 2 tygodnie słowa powiedzieć i z 2 tygodnie 3 tygodnie odczekać. No to może nie, to Lipiński miał na myśli. Nie, bo handel, nie, bo to by było handel, wiesz, no i to traci się na pozycji też. No tak, nie? Jak Sośnierze na przykład. To jest tam Sośnierz, to by lata. No ale też po czasie. Nie moja grupa. Niepotrzebnie to zgrupowała, ale dobra. I powinno się chwilę poczekać, że przyszłaś, bo chciałaś. Mhm. A potem się okaże, to tylko tego nie odpuszczę. I po 2 tygodniach się uspokaja trochę sprawa i wtedy się zostaje tło. Nie, no dobra, nie, to wierzę, Lipiński tego tak nie określił. Wiesz, ale nie, że od razu, bo od razu nas zabiją, stołek za stołek, wiesz. I tak, traci ci, co biorą, i traci ta osoba, bo jest przekupna, za coś poszła. Nie, poszła z przekonania. Te rozmowy to manipulacja, a materiał pokazany w programie Teraz My zupełnie nie oddaje faktycznego przebiegu moich rozmów z Renatą Beger, tak twierdzi Wojciech Mojzesowicz. Poseł PiS uważa także, że Renata Beger ujawniła treść rozmów wtedy, gdy zdała sobie sprawę, że jej żądania nie będą spełnione. Nie my, to ona rozpoczęła te rozmowy, ona nas rzeczywiście zaprosiła, natomiast nic to nie ma z żadną korupcją polityczną. Pani Beger wykazywała inicjatywę, są telefony, gdzie dzwoniła, i powiedzieliśmy wyraźnie, że nie ma możliwości wstąpienia do klubu PiS-u, dlatego że pani Beger ma wyrok, a w klubie PiS-u nie ma żadnej osoby z wyrokiem. Ja chcę powiedzieć tak, że pani Beger, jej prawdomówność i to, co robi, ona wykazała, płakała, że teraz co się z nią stanie, będą uruchomione weksle, teraz ją zlicytują, i tylko w tym kontekście myśleliśmy o pomocy dla posłów, którzy wychodzą i w pewien sposób są szantażowani. A dlaczego Renata Beger zdecydowała się na tę prowokację? Posłanka samoobrony mówi, że podjęła pewną grę. Po pierwsze, pierwszy moment w ogóle to była ciekawość. Czysta, babska, ludzka ciekawość. Ponieważ w poprzedniej kadencji już były takie opinie, chodziły po parlamencie, że są pozyskiwani posłowie wówczas do koalicji SLD Unia Pracy. Ja się dziwiłam, dlaczego nikt się do mnie nie zgłasza. Mówię, czyżbym nie była wartościowym posłem?
I teraz, kiedy w tej kadencji i po rozpadzie praktycznie koalicji PiS-u, LPR-u i Samoobrony znowu taka sytuacja się powtórzyła, stwierdziłam, że jeżeli ktoś mnie poprosi, to sobie pójdę. Pójdę i posłucham. A może pomyślała sobie pani, a czemu nie? Spróbuję negocjować z Prawem i Sprawiedliwością, a może zaproponują mi coś ciekawego? Nie, absolutnie nie. Ja nie jestem osobą ani zachłanną, tylko ciekawą, jak pewnie każdy. Proszę zostać z nami. Za chwilę gościem Katarzyny Kolendy-Zaleskiej będzie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.